Siemanko, witam bardzo serdecznie. Ja się nazywam Tomek Żurawski, wy jesteście na kanale Easy Eat, a w dzisiejszym filmie będę nagrywał dla Was dzień jedzenia 2600 kilokalorii. No, ostatni dzień jedzenia nagrywałem kilka tygodni temu, przyjęło się to dosyć dobrze, więc dzisiaj postanowiłem nagrać to jeszcze raz. No niestety, jak na złość, jest dużo ciemniej dzisiaj i to światło jest dużo gorsze, więc trzeba było sobie doświetlać. No i trudno, trzeba sobie jakoś radzić, nie mam profesjonalnego sprzętu, ale najważniejsze jest to, co będzie w tym dniu jedzenia, więc mam nadzieję, że będzie Wam się podobało i zapraszam do oglądania. Oczywiście dzień zaczynam sobie od kawki i to jest mój taki standardowy, weekendowy rytuał. W sumie codziennie też tak robię, tylko w soboty zazwyczaj piję kawkę i czytam sobie jakieś badanie naukowe lub książkę do tego. Także kawka już zrobiona, ja uciekam sobie poczytać i za chwilę widzimy się w posiłku przedtreningowym. To będzie bardzo szybki posiłek, ci, którzy śledzą mnie na Instagramie, na pewno go znają. Ci, którzy nie śledzą, to zapraszam do śledzenia. No i do zobaczenia w kolejnym posiłku. Kawka to życie. Ok, kawka wypita. Tak jak mówiłem, bierzemy się za przygotowywanie posiłku przedtreningowego. W soboty trenuję sobie z rana, bo po prostu tak mi wygodniej. Lubię trenować rano, mimo że wiem, że w badaniach naukowych jest to mniej optymalne niż trening wieczorem, ale tutaj sobie robię trening, akurat przychodzą mi raporty na maila, wracam po treningu, więc sobie spokojnie mogę pracować. Dobra, przechodzimy do tego posiłku, bo się rozgadałem. Już Wam pokazuję, co będziemy potrzebować. Na treningi chodzę sobie pieszo, żeby troszeczkę podbić aktywność, a poza tym lubię to. I będę trenował za około 1,5 godziny, zacznę trening, więc ten posiłek musi być lekki. Ja już mam swój sprawdzony. On dobrze na mnie działa i po prostu lubię go. I Wam też polecam znaleźć sobie coś takiego. Jeśli chcecie się dowiedzieć więcej o tym, jak optymalizować posiłek przedtreningowy, no to ostatnio robiłem o tym post, tu się będzie wyświetlał. Polecam wejść na Instagrama i przeczytać opis, bo w opisie jest najwięcej informacji. Dobra, ja sobie przygotowuję rzeczy, a Wy już będziecie widzieć, co będę jadł. Przygotowałem sobie rzeczy, no to wiadomo, płatki kukurydziane, jako źródło węglowodanów, owoce, bo staram się oczywiście w każdym posiłku mieć tą porcję owoców, to raz. Drugie, owoce zawierają w sobie fruktozę, a fruktoza ma po prostu inny transporter, przez co te węglowodany szybciej mogą się wchłonąć. No i oczywiście źródło białka, tutaj będzie odżywka białkowa. Ja mam tutaj tą z firmy SFD, generalnie nie polecam akurat odżywek z firmy SFD, dlatego że no tam w niezależnych badaniach jeszcze wcześniej na stronie Badamy Suplementy wyszły lekkie niezgodności, po prostu szczególnie zawartość cukru deklarowana była dużo niższa niż rzeczywista. Później firma SFD zabroniła im badania ich suplementów, co dla mnie jest troszeczkę no, słabym zagraniem. Jeśli zabraniacie komuś z badania suplementów w niezależnym laboratorium, no to dla mnie troszeczkę to jest w głowie, że macie coś do ukrycia, więc nie chcę stosować ich produktów. No tutaj niestety byłem zmuszony, po prostu skończyło mi się białko, a sklep SFD miałem po drodze, więc kupiłem. Też tak nie przesadzam, żeby to było nie wiadomo co. Ok. Wszystko sobie blendujemy, zalewamy tym płatki i posiłek przedtreningowy jest. Nie zalega na żołądku, dostarcza odpowiednią ilość węglowodanów, co jest dla mnie kluczowe. Dostarcza też białka, żeby podbić ten MPS i możemy sobie po nim trenować. Także ja to sprzątam, blenduję i zabieram się za jedzenie.
tak to się prezentuje. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać. No ale 5 minut roboty i mamy posiłek przedtreningowy. Jak już mnie ktoś śledzi dłużej, to wie, że dla mnie ważne jest, żeby te posiłki były robione szybko, bo po prostu szkoda mi czasu. Mam dużo rzeczy do roboty, dużo rzeczy na głowie i nie chcę jeszcze poświęcać ich nie wiadomo ile na gotowanie. Aczkolwiek też staram się gotować i przyrządzać te posiłki tak, żeby mi po prostu smakowały, no bo to jest kluczowe dla mnie. Ok, także makro tego posiłku będzie się wyświetlało tutaj. No i tyle, no widzimy się w posiłku po treningu. Ok, ja wróciłem właśnie z treningu, nawet się jeszcze nie wykąpałem, nie przebrałem, także robimy od razu posiłek potreningowy, bo jestem bardzo głodny. Na posiłek potreningowy będzie mój ulubiony omlet owsiany. Dzisiaj pechowo, oczywiście chciałem dla Was nagrać ten dzień jedzenia, no to kurwa Max, sąsiad musi robić remont i od rana jest wiercenie, także jeśli będziecie słyszeć wiercenie, to sorry. Dobra, zaczynamy robienie omletu. Tutaj mam rozpuszczony słodzik w gorącej wodzie z kakao, tak żeby tutaj mieć od razu. I do tego daję na początek białka jaj. Dlaczego białka jaj? No, bo po prostu szkoda mi kalorii na to, żeby dawać całe jaja. W diecie lubię mieć te tłuszcze stosunkowo nisko, wolę kalorie, resztę kalorii przeznaczyć na węglowodany. To są moje preferencje, jeśli ktoś chce, to z całymi jajami wyjdzie jak najbardziej super ten omlet. Ja tutaj daję 5 białek jaj, czyli około tam 150 gramów białek jaj na taki omlet. Właśnie. Kurwa! Co do tego, no to muszę sobie kupić białka jaj w płynie, bo po prostu dużo jest z tym zabawy. No ale wiadomo, teraz była promka na jaja w Biedronce, więc można było sobie kupić 30 jaj za 10 zł, więc to się opłaca, nawet jak wyrzucamy. W międzyczasie włączamy patelnię, żeby się nagrzewała. Ja nie smaruję patelni żadnym tłuszczem, ponieważ mam dobrą patelnię, do której nic nie przywiera. Jeśli macie gorszą patelnię, to polecam to przesmarować. Okej, będziemy robić na przyspieszeniu, no bo wiadomo, po co macie oglądać, jak ja się bawię z tym, a poza tym po co macie słuchać tego, jak sąsiad w międzyczasie wierci. Do tego odżywka białkowa. Ona nada fajnego smaku. No i oczywiście płatki owsiane. Dla mnie mój ulubiony to jest właśnie z płatków owsianych. Możecie dodać tu tak naprawdę dowolną mąkę, ale dla mnie najlepszy jest z płatkami owsianymi. I na koniec proszek do pieczenia, żeby troszeczkę urósł. No i blendujemy całość na masę, wylewamy na rozgrzaną patelnię i czekamy, aż nam po prostu wyrośnie. Pod przykryciem go robimy. Ja na górę użyję dzisiaj, są nowe skyry, wyszły. Tutaj jest malina rabarbar, więc będę testował. Nie próbowałem jeszcze, mam nadzieję, że będzie dobre. No i oczywiście na górę owoce. U mnie to będzie nektarynka i truskawki, bo jest sezon na truskawki, a truskawki mają mało kalorii. No i aktualnie po prostu opłaca się je kupować, więc tych truskawek ostatnio u mnie wpada tyle. No i tak będzie wyglądała góra, także zobaczycie to zaraz. Wylewam na gorąco patelnię. I moją świetną pokrywkę. Śmialiście się ze mnie niektórzy pod moim ostatnim filmem, że nie dorobiłem się jeszcze pokrywki, no i nadal się nie dorobiłem. Także to jest mój sposób przykrycia. No ja teraz sobie pokroję owoce tutaj poza kamerą i pokażę Wam już gotowy omlet, bo no ten kurwa chuj dalej wierci i nie chcę, żebyście po prostu słuchali. Ciężko jest dzisiaj coś nagrać. Ok, on już będzie gotowy. Poza kamerą go raz przewróciłem. Także
Wyciągamy tego placuszka. Wygląda świetnie. Za chwilę to będziecie mogli zobaczyć. I streszczam się, póki sąsiad nie wierci. Na górę daję sobie ten skyr. Już zdążyłem spróbować i malina, rabarbar, całkiem dobry smak. Polecam. Mi bardzo posmakował. Lubię używać skyra jako polewę, bo fajnie komponuje się z owocami, dodatkowo podbija zawartość białka w posiłku, chociaż w nim i tak już jest dużo. No i na górę moje owoce. I tak się prezentuje całość. Zaraz Wam w sumie pokażę z bliska, żebyście widzieli, bo rzadko kiedy wychodzą mi aż tak ładne posiłki, więc trzeba to uwiecznić. Już Wam pokazuję. O, tak to się prezentuje. No, wygląda świetnie, smakuje świetnie. A o tutaj będziecie mieć makro tego posiłku. No i do usłyszenia w kolejnym posiłku. To już będzie gdzieś pod wieczór, bo teraz siadam do pracy. No i okej, witam Was w kolejnym posiłku. To będzie trzeci posiłek i zarazem ostatni nagrywany, ponieważ mój trzeci posiłek i czwarty dzisiaj będzie taki sam, bo mam jeszcze odrobinę pracy do skończenia i totalnie nie chcę mi się później kombinować z innym, dlatego pokażę Wam po prostu jako jeden. I tym posiłkiem będą frytki z piekarnika z chudym mięsem oraz warzywami. Makro tego posiłku będziecie mieć tutaj. Pokażę Wam teraz po prostu to makro jednego i drugiego. Delikatna różnica jest spowodowana tym, że w jednym posiłku będzie po prostu resztę schabu bez kości, z którymi został, i pierś z kurczaka, a w następnym będzie sama pierś z kurczaka. Taki schab jest też dość dobrym wyborem, chociaż tutaj już jest jakieś 5 gramów tłuszczu na 100, więc trochę więcej niż w piersi z kurczaka, no ale to jest wciąż stosunkowo nisko, więc polecam używać od czasu do czasu jako urozmaicenie. Frytki, które ja będę używał, to są frytki z Biedronki. Długie i cienkie. Dlaczego te frytki? Ponieważ w 100 gramach mają 2,7 g tłuszczu, gdzie reszta frytek, większości frytek, czy tych karbowanych, czy to z Lidla, z Biedronki, ma tego tłuszczu ponad 4 gramy. No oczywiście może to nie jest duża różnica, ale zawsze jakieś oszczędność kalorii. Dlatego ja używam te. Na co dzień, jeśli już takie coś używałem, to używałem właśnie te ziemniaczki, które są tutaj. Niestety ostatnio nie mogę ich znaleźć w żadnej Biedronce, nad czym ubolewam, bo one miały tam chyba poniżej 2 gramów tłuszczu. No niestety trzeba się wspomagać. Nie jem tego za często, więc też to nie jest jakiś problem. No co tutaj jeszcze przy takich frytkach zaznaczę, no to są po prostu z olejem słonecznikowym. Nie wiem, dlaczego tak to jest zrobione, dlaczego producenci używają akurat oleju słonecznikowego do wszystkich tych frytek. No sam w sobie olej słonecznikowy jest dość dobrym wyborem, bo zawiera wielonienasycone kwasy tłuszczowe. Tylko no tutaj jest jeden problem. Wielonienasycone kwasy tłuszczowe są bardzo podatne na obróbkę termiczną i się utleniają i tworzą się niezdrowe związki. Dlatego jeśli już to wkładamy do piekarnika, no to niestety już takim dobrym wyborem nie są. Oczywiście ja je jem bardzo rzadko, więc też się nie ma co tym aż tak przejmować, ale na co dzień zapamiętajcie, że olej słonecznikowy nie nadaje się do smażenia. No, więc tak to wygląda. Mięsko sobie podsmażę na patelni, frytki do piekarnika, który się już tutaj nagrzewa na jakieś tam 30 minut. No i do tego mnóstwo warzyw, czyli kapusta kiszona i ogórek. Bardzo niskokaloryczne warzywa, akurat tak wyszło. Kapusta kiszona wchodzi mi ostatnio bardzo dobrze, jest fajnym wyborem, bo po pierwsze nie trzeba przygotowywać, bo mi się
po prostu nie chce mi się przygotowywać, a jej nie trzeba, wystarczy położyć ją na talerz i możemy jeść. Dodatkowo ma bardzo, bardzo mało kalorii, no bo tutaj w 100 gramach jest tylko 13 kalorii, więc no jak ktoś jest na redukcji, no to polecam kiszonki wprowadzić, bo mają mało kalorii, a stosunkowo dużo objętość. No wiadomo, jedyny minus kiszonek jest taki, że są stosunkowo, zawierają stosunkowo dużo soli. Tutaj na 100 gramów mamy 2 gramy soli. Ja zjem jej 200 gramów w jednym posiłku, więc no tu będzie 4 gramy soli, więc tak naprawdę zapotrzebowanie na sól w jednym posiłku z samej kapusty jest zapewniona. No ale okej, teraz temperatury są wyższe, więcej się pocimy, więc to zapotrzebowanie na sól też jest wyższe. Ale również miejcie to na uwadze, jeśli komponujecie swoją dietę, bo zapotrzebowanie na sól to jest około 5 gramów dziennie, więc no będzie znacznie przekroczone. Dobra, no to ja się zabieram za sypanie frytek i frytki do piekarnika i podsmażamy mięso. 350 gramów w tym i 350 gramów w następnym, ale to sobie już zrobię później, żeby mieć świeże. No jednak frytki z piekarnika to nie są zwykłe ziemniaki i lepiej jeść je prosto świeżutkie. Okej, wrzucam do piekarnika. Dobra, to teraz nic nadzwyczajnego. Kroję mięso i na patelnię, warzywa na talerz, więc zrobię to na przyśpieszeniu, bo sobie włączę też termoogień, który będzie huczał i no wiadomo, nie musicie tego oglądać. Dobra, frytki już są gotowe. Powiem szczerze, że dużo szybciej się robią niż te grubsze. Nie spodziewałem się, że aż tak szybko się upieką, więc rzucam je na talerz. Zaraz Wam pokazuję, jak to wygląda z bliska, bo zrobiłem to wszystko poza kamerą, no bo niestety sąsiad non-stop dalej wierci, więc już nie chcę Was obciążać tym słuchaniem tego. Już do frytek nie będę dodawał soli, bo i tak już jest jej stosunkowo sporo. Już Wam pokazuję, jak to wygląda z bliska. ...350 gramów frytek, 150 gramów mięsa i 350 gramów warzyw. Jeszcze raz makro tego posiłku tu i następnego tak samo tutaj, bo będzie to samo. No i to był właśnie dzień jedzenia, 2600 kilokalorii z dzisiaj. Tutaj macie dokładne makro podane. No niestety tylko 36 gramów tłuszczu, więc to jest zdecydowanie za mało. No nie polecam schodzić poniżej 0,7 grama tłuszczu na kilogram masy ciała. No ja ważę 76 kg, więc tutaj jest jedynie pół grama, nawet troszeczkę mniej. Oczywiście jeden dzień, jeśli nie spełnimy takiego założenia, to nic się nie stanie. Chodzi tutaj o długofalową, także tego pamiętajcie, nie bierzcie pod tym względem ze mnie przykładu. No, jak widzicie, dieta to nie tylko ryż i kurczak. Po raz kolejny Wam to pokazuję. Cały czas staram się pokazywać, że na diecie można jeść smacznie, można jeść zdrowo, bo w całym dzisiejszym dniu podliczyłem łącznie warzyw i owoców. Było, w sumie będzie, bo jeszcze będzie następny taki posiłek, 1,1 kg, więc no zalecenia mówią o minimum 400 g warzyw i owoców dziennie. W badaniach naukowych tam korzyści rosną do 800 g. Także ja te założenia dzisiaj spełniłem, praktycznie codziennie spełniam. Polecam Wam wyrobić sobie taki nawyk, bo naprawdę warzywa i owoce to świetne źródło błonnika pokarmowego, który jest związany ze zdrowiem naszych jelit i również witamin i minerałów, które też oczywiście powinniśmy dostarczać w dawkach, które są dla ogółu populacji przystosowane i w sumie możecie sobie znaleźć w necie, ile tego nie jest, ale jeśli nie jesteście na skrajnie niskich kaloriach, jecie właśnie te, staracie się jeść te, do tych 800 gramów warzyw i owoców, opieracie swoją dietę na pełnowartościowych produktach nisko przetworzonych, to raczej nie ma problemu z dostarczaniem właśnie odpowiedniej ilości witamin i minerałów. No także
To był dzień jedzenia ze mną. Jeśli się podobało, to zostawcie komentarz lub łapkę w górę. To pomoże mi w rozwoju. I mam nadzieję, że spróbujecie któregoś z tych pomysłów, bo jak widać, to są bardzo wyszukane dania. I trzymajcie się. Widzimy się w następnym filmie. Hej. Jakoś dalej wierci.